Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie, słuchajcie, powtórzymy znowu ważną rzecz, kwestię cofania czasu w języku angielskim. Mianowicie, jeżeli jesteście w przeszłości, to znaczy zaczniecie jakimś czasownikiem w formie przeszłej, niestety musicie jechać dalej czasem przeszłym. To znaczy nie wolno wam tego połączyć z czasem teraźniejszym. Zaraz wam tu pokażę na definicji czasownika przymiotnika strong. Znowu zaglądam do słownika Picture Dictionary by Disney. I słuchajcie, popatrzmy na definicję strong. Silny. If, uwaga na wymowę, if someone is strong, he has a lot of power. Ma dużo siły. Ta definicja tak naprawdę jest nie do końca poprawna, bo jeśli ktoś jest silny, dlaczego jest powiedziane on? Przecież może być też ona. Tak więc uwaga, tu tak naprawdę powinno być użyte they. Albo mówicie he or she. On albo ona. Także ta definicja, trochę jestem zdziwiony, to jest taka, jakby to pisał Polak, bo my w języku polskim dążymy właśnie do rodzaju męskiego. Wszystko jest he, on. Więc jeszcze raz, prawidłowa definicja powinna brzmieć: if someone is strong, they have a lot of power. No nic, ale popatrzmy tutaj na chmurkę. Mamy tu jakąś księżniczkę i mamy jakiegoś tam stwora. Niesie wiele książek, jest po prostu silny. I zobaczcie, co mówi ta księżniczka. I knew you were strong. Wiedziałam, że i my powiemy, że jesteś. Wiedziałam, że jesteś silny. Strong enough, wystarczająco silny, to hold all these books. Aby trzymać w ręku wszystkie te książki. Przy okazji pamiętajcie o enough, to ważne słowo. Inaczej stosujemy z przymiotnikami, inaczej z rzeczownikami. Robimy o tym filmik. Podlinkuję wam może z tyłu. Czy jeszcze raz, I knew you were strong enough. Wiedziałam, że jesteś. No i nie wolno dać jesteś, tak? Polak oczywiście będzie chciał wcisnąć jesteś, zwłaszcza taki na niższym poziomie zaawansowania językowego. Tak więc wciśnie tu I knew you are. Nie może być a, musi być I knew you were. Bo zaczęliśmy czasem przeszłym, I knew, wiedziałam, niby w przeszłości, no i trzeba powiedzieć, że niby byłeś silny. I w tym momencie uczniowie zwykle pytają, no ale jak byłeś, a jakby rzeczywiście był kiedyś, a już nie jest, no to wtedy cofamy jeszcze do tyłu i byłby czas za przeszły, czyli past perfect. Czyli zdanie by brzmiało, I knew you had been strong enough. Czyli uwaga, na przykład ktoś do nas dzwoni i mówi, cześć, cześć, co tam słychać? A, jestem w Stanach. I Polak być może powie, o, nie wiedziałem, że jesteś w Stanach, tak? Teraz będzie też będzie czas przeszły, tylko w przeczeniu. I didn't know. I nie możemy powiedzieć, że ty jesteś. Muszę cofnąć czas, że niby byłeś. Czyli I didn't know you were in the USA. I słuchajcie, może jeszcze kilka przykładów, czyli popatrzmy na takie zdanie, wam tu napisałem. Myślałem, że jesteś w pracy, tak? Zobaczcie, zaczynamy czasem przeszłym. Myślałem. I w języku polskim nie ma problemu, żeby z mi pomieszać czas przeszły z teraźniejszym. Myślałem w przeszłości, że jesteś teraz. W języku angielskim jest to wykluczone. Czyli czas przeszły I thought, tak, mamy formę think, thought. Thought, że w języku angielskim, że jest, można opuścić, o tym robiłem filmik, spróbuję go znaleźć i podlinkować, czyli że opuszczone, że ty i nie, że jesteś. Cofamy czas na czas przeszły, czyli a przechodzi w przeszłości na were, czyli I thought you were at work. Pamiętajcie, praca przez e. Tutaj będzie jeszcze pewnie zmiękczenie. I thought you were at work. Myślałem, że jesteś w pracy. I pamiętajcie, że to działa też w drugą stronę. Czyli jeśli widzicie zdanie angielskie, trzeba wiedzieć, jak to przetłumaczyć. Niestety, niestety, słuchajcie, 99% Polaków przetłumaczy to, myślałem, że byłeś w pracy. I wychodzi inny sens, tak? Że myślał w przeszłości, że był jeszcze wcześniej, no i na przykład już wrócił do domu. Nie. Widząc to, musicie wiedzieć, żeby to przetłumaczyć, myślałem, że jesteś w pracy. Bo jakby był, czyli wcześniej, to tu byłby czas za przeszły, a nie przeszły.
I kolejne zdanie. I na tym, słuchajcie, polega cała mowa zależna, musicie mieć świadomość. Polacy się boją tej mowy zależnej, ale to właśnie na tym polega, że my zaczynamy czasem przeszłym po angielsku. On powiedział, tak? Powiedział w przeszłości, więc tu na przykład nie może być nic w teraźniejszości. To jest dokładnie to samo. Czy uwaga, polskie zdanie. Tomek powiedział, że mnie nie kocha, tak? Powiedział w przeszłości, nie kocha w teraźniejszości. Nie może być nie kocha. Musimy cofnąć, że niby nie kochał. No ale znowu tłumaczymy, że nie kocha. Czyli Tomek said that, znowu opuszczone that, he didn't love me. Kolejne zdanie. Tata obiecał, że kupi mi rower. Zobaczcie, u nas można połączyć, bo do tej pory były przykłady na przeszłość i teraźniejszość. A teraz wam pokażę, że nie wolno też miksować przeszłości z przyszłością. Czyli tata obiecał w przyszłości, że kupi w przyszłości rower. Też nie wolno tak robić. Też musimy cofnąć. I uwaga, przeszły cofa się też, znaczy przyszły cofa się też na przeszły. Czyli normalnie w przyszłym jest will i jego cofamy na would. Bo uznaje się, że would jest formą przeszłą od will. Czyli my dad promised that he would buy, że kupi. No jest właśnie forma would. Bo would też dajemy bez okolicznik, tak jak po will. Czyli that he would buy me a bike. Popatrzmy teraz na słowniki. Otworzyłem, słuchajcie, tutaj jesteśmy w Longmanie. Zobaczcie, jest napisane, że może być promise that, that oczywiście w nawiasie, czyli że. Hurry up, pospiesz się. We promised, obiecaliśmy w przeszłości, że w przyszłości się nie spóźnimy, ale nie ma will. Widzicie, pięknie cofnęli na would. We promised w przeszłości that we wouldn't be late, że się nie spóźnimy. Przy okazji przypominam, że Anglicy się nie spóźniają, to nie jest czasownik. To jest przymiotnik jaki spóźniony. Tu jest czasownik, że nie będziemy spóźnieni. Chyba o tym robiłem filmik. Spróbuję odnaleźć. I kolejne zdanie. You promised, obiecałeś mi w przeszłości. To na przykład mówię do mechanika. The car would be ready on Monday. Czyli obiecałeś mi, że samochód będzie gotowy w przyszłości. No ale znowu nie ma will. Cofamy na would. The car would be ready on Monday. I teraz jeszcze pójdźmy na chwilę do Cambridge. I otworzyłem definicję say, żeby wam pokazać, jak właśnie działa mowa zależna, to co przed chwilą powiedziałem. Popatrzmy na to zdanie. Ciekawe. She didn't say, ona nie powiedziała w przeszłości, czy przychodzi, tak? Czyli na przykład zbliża się impreza, no to jak ona przychodzi, czy nie przychodzi? No nie powiedziała, czy przychodzi, czy nie, tak? Czyli zobaczcie, jest czas teraźniejszy. I to, że ona przychodzi na imprezę na przykład w sobotę, to jest czynność zaplanowana, tak? A czynność zaplanowaną wyrażamy w czasie present continuous. Czyli she is coming. Ona przychodzi. Ale z uwagi na to, że mamy czas przeszły, to present continuous cofamy do tyłu analogicznie na też czas ciągły, czyli past continuous. Czyli she didn't say whether, to jest czy, whether she was coming. No i znowu trzeba umieć to przetłumaczyć, bo w tym momencie nie ma polskiego tłumaczenia, tak? Mamy tylko zdanie angielskie. I trzeba się domyśleć, aha, musimy tłumaczyć z czasem teraźniejszym. Czyli ona nie powiedziała, czy przychodzi, uwaga. I tu jest podobne zdanie. Did she say, czy ona powiedziała, dlaczego nie przychodzi? I po polsku teraźniejszy, dlaczego nie przychodzi? I to jest dokładnie to samo, czynność zaplanowana. Dlaczego nie przychodzi na przykład w sobotę? Czyli present continuous i cofnięty na past continuous. Czyli did she say, to samo można by powiedzieć tell you, why she wasn't coming, dlaczego nie przychodzi, a nie w przeszłym nie, na przykład nie przyszła. Dzięki, trzymajcie się, pamiętajcie o tym.